Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o nowym dodatku do tej gry, czyli Wild Run, a także o waszej opinii, które bacznie obserwowałem w ostatnich czasach. A wow, a ten skyline fantastycznie brzmi. Jeju! A czy chodzi mi o wasze opinie odnośnie The Crew, o tym, że no wielu z was skarży się na to właściwie, że gra się znudziła, że nie ma w niej co robić po jakimś tam czasie. I mnie to ogólnie nie przeszkadza, znaczy ja tego nie doświadczam, bo ja tak naprawdę w tej grze dużo czasu nie spędzam, nie ma niacza, żeby robić w niej wszystko i że wszystko i wiecie, i cały czas mam coś do roboty za każdym razem, kiedy do niej wbiję. Mnie natomiast bolały te problemy, które mam nadzieję już nie będą się tak często pojawiać, problemy z połączeniami, z jakimś tam wywalaniem czy crashem. Mam nadzieję, że tego już nie będzie. Kurczę, ten Skyline brzmi niesamowicie, naprawdę. Po prostu nie mogłem grać też w PvP, nie wiem dlaczego tak się działo, ale taka była sytuacja, co to w ogóle było, nie wiem. No wasze opinie właśnie są podzielone na temat The Crew. Jedni się dobrze bawią nadal, a drudzy już mówią, a nie ma co tu robić, jest nuda, ciągle jeździ się to samo, kupi się to LaFerrari i tyle, tak? I koniec. Nie wiem ile mam kasy, ale ciągle zbieram na jakiś fajny samochód. Nie wiem kiedy uzbieram, tak naprawdę nie śpieszy mi się do tego. Ja cały czas uważam, że najfajniejsze w życiu jest to dążenie do jakiegoś celu, a osiągnięcie celu to jest po prostu bariera, którą przekraczasz i potem musisz wyznaczyć sobie kolejny cel jakiś, tak? O, proszę bardzo, nawet ulepszyłem Skyline'a, pięknie. Mam nadzieję, że to było jakieś dobre ulepszenie. 151 tysięcy, ojej, za to nie kupię dobrego samochodu jeszcze. W poprzednim odcinku, jeśli pamiętacie albo nie pamiętacie, tuningowaliśmy sobie jeden z nowych samochodów. I był to... Był to nowy samochód. Pytaliście mnie, znaczy mówiliście o tym, abym spróbował ten samochód zrobić na... To jest Cadillac Eldorado, o właśnie. Żebym spróbował go zrobić na wyczyn, no bo jak się okazało, na... trybie ulicznym, czy na tuningu ulicznym wygląda bardzo, bardzo kozacko, czego nie można powiedzieć o wersji stokowej, przynajmniej ja nie mogę tego powiedzieć, bo mi się po prostu wersja stokowa nie podoba, a już wersja uliczna wygląda bardzo, bardzo fajnie. No ale to jest kwestia gustu, oczywiście każdy może uważać inaczej. Dobrze, wiecie co? Dzisiaj chciałbym porobić PvP oczywiście, podczas których będziemy także... rozmawiać sobie o nowym dodatku Wild Run i o moich obawach co do tego dodatku, o moich jakby oczekiwaniach też. Nie, tutaj nie chcę, tutaj nie chcę. Zobaczymy, czy ktoś będzie grał w PvP. Jest, moi drodzy, po północy. Streamowałem dzisiaj z wami, bawiłem się w GTA Online ze 3 godziny ponad, także naprawdę było bardzo fajnie. W Miami sobie zobaczymy. No ale nie wiem, czy o tej porze ktokolwiek będzie jeszcze grał w PvP, chociaż na pewno, to jest sobota wieczorem, więc na pewno ktoś się tutaj znajdzie do zabawy. Co do tego dodatku Wild Run, no o, proszę bardzo, już znalazło. Ja jestem jego ciekawy. I chciałbym sobie go oczywiście sprawdzić. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś tam większych problemów. Teraz ogólnie są zapisy do bety i każdy, kto posiada The Crew pełną wersję, nie będzie miał raczej problemów. Kurde, nie chcę korony, chcę wyścig. Nie będzie miał raczej problemu z tym, aby po prostu sobie dołączyć do tej bety. Bo ja nawet... Kurde, co to za maszyna? To jest ten samochód, którego ma się ze zebranych części. Kurde, ale same słowy jakieś. Ja dziękuję. Na czym to ja skończyłem? Aha, no, że każdy może dołączyć, kto po prostu ma oryginalną kopię The Crew. I może to zrobić za pośrednictwem strony głównej The Crew. Tam się rejestrujesz, podajesz swój mail, albo się po prostu logujesz na stronie, klikasz tam zarejestruj do bety i mi się już w Uplayu pojawiła ta gra jako gra ze wczesnym dostępem. Dobra, mamy tutaj o! Pff. No dobra, próbujemy jeszcze raz, zobaczymy czy się uda teraz.
normalnie rozpocząć wyścig. Miejmy nadzieję, że tak. Cadillac. Dobra, biorę moje Camaro SS. No i na razie chyba wszystko jest w porządku. Zobaczymy. O kurde. O, Z4 i Cayman. Chociaż to się inaczej, tu jest RUV ogólnie. Zapomniałem. Nie kojarzę ogólnie nazwy modeli tych RUV-ów wszystkich, także ciężko mi powiedzieć, jaki to jest model dokładnie. Okej, no więc Wild Run, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku w tym dodatku, że będzie gra ogólnie działała i nie będzie się crashowała jak przed chwilą. No to jest problem. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale u mnie to jest dosyć często. I niezależnie od tego, czy miałem Windows 8, czy teraz mam Windows 10, tak samo gra właściwie chodziła. No to jest kłopotliwe dosyć, to jest dosyć kłopotliwe. No nie wiem, mam nadzieję, że to zostanie jakoś naprawione, zanim wyjdzie ten dodatek, ale ogólnie też widziałem, że w jeździe dowolnej przez chwilę tam chyba żadnych graczy nie było, ale ojej, 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 ach, ależ to. Co to było? Ależ mi zasunął ładnie. Znaczy w sumie brzydko, ale dobra. Może ich jeszcze dogonię, chociaż ej, oni mają wymaksowane te samochody. Ale powiem wam, że Camaro naprawdę świetnie się spisuje. Ojej, świetnie się spisuje, jeśli chodzi o jazdę terenową i naprawdę bardzo fajnie mi się nim jeździ. Okej, jakoś troszeczkę. O Jezus, ale rzuca. Naprawdę jest to bardzo fajny wóz. Z wyglądu też bardzo mi się podoba Camaro SS. A tutaj mamy punkcik, zaliczymy go sobie, ależ fatalnie, ojej, paskudnie, o, to jest chyba jeden z moich najgorszych wyścigów, ale ja dlatego teraz tak paskudnie jeżdżę, bo w ogóle nie byłem przygotowany, że on wystartuje, myślałem, że znowu gra się skraszuje, no ale na szczęście udało się, nie wiem czemu mi tak poprzednio wywaliło, no to się zdarza, to się zdarza, no i właśnie to mnie najbardziej boli, to mnie najbardziej zniechęca do tej gry i tylko to tak naprawdę. Bo poza tym jakoś się dalej z nią nie znudziłem, ale gdy pojawia się coś takiego jak teraz, że wywala z gry, no to ja po prostu Alt F4 do niej nie wracam już na długi czas. No a potem znowu tęsknię za tym modelem jazdy, tym otwartym światem i może nawet tym trochę klimatem takiego upgrade'owania swoich samochodów i walki o podium. To jest fajne właśnie w tej grze. Chociaż nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie robię tych misji frakcyjnych. Nie wiem dlaczego twórcy je akurat dodali do tej gry. Znaczy wiem w sumie, bo chcieli, aby gracze po prostu zwiedzali cały ten świat, jeździli ze sobą, ze znajomymi. Ale ile razy wam się zdarzyło tak, że jedziecie sobie półtora godzinną misję, czy wyścig frakcyjny, cokolwiek, i na końcu tego eventu, gdy macie wygrać powiedzmy tam 60 tysięcy dolarów, okazuje się, że wywala was z gry. No to jest porażka i dlatego nikt nie chce się w to pchać. Każdy woli krótkie PvP, gdzie się wygrywa 16 tysięcy dolarów za powiedzmy jeden wyścig. O, znowu crash, no nie, no porażka po prostu. I no, już to widzę po prostu, jak ta gra będzie działać na tej becie. No, jeśli będą takie problemy jak teraz, to ja dziękuję. Ale nie wiem, czy to jest właśnie problem mojego komputera, czy jakichś moich, nie wiem, mojego połączenia, czy czegokolwiek innego. Piszcie mi w komentarzach, czy też was wywala po prostu z dekru, czy też nie, czy nie macie takich problemów jak ja. Bo jestem ciekawy, może rzeczywiście to coś u mnie jest nie tak, może coś u mnie nie działa. Ale mam wielką nadzieję cały czas, że twórcy to naprawią. Nie było żadnego patcha do The Crew od jakiegoś czasu i wiem, że kiedyś mi nie pokazywało żadnych graczy w jeździe dowolnej, a teraz nagle ich pokazuje, więc myślę, że problem jakby połączeń, czy nie wiem, problem związany z crashami to jest problem dotyczący samej gry i być może też w dużej części jest to problem ze serwerami i jakimś połączeniem czy czegokolwiek, no i dlatego się to wszystko jakby wywala, tak? Widzę, że też są jakieś problemy z płynnością ogólnie teraz w tym mieście jadę i troszeczkę mi te FPS-y spadają. Czuć to po prostu w rozgrywce i nie wiem, być może też to widzicie. No ale to nie jest przyjemne, no.
naprawdę gra ma niesamowity potencjał i lubię sobie w nią czasem mi pograć i sprawdzić, nie wiem, jakiś nowy samochód czy coś, a dzieją się takie śmieszne rzeczy jak teraz, że dwa razy pod rząd wywala mnie z gry, no i to mnie strasznie zniechęca. Natomiast skoro wy już osiągnęliście już takie poziomy, nie wiem, pojeździliście tyle wyścigów, to na pewno mniej wam tę grę wywala niż mi i zastanawiam się, czy to rzeczywiście coś u mnie jest nie tak, czy ja mam za słaby komputer, albo coś może mam źle skonfigurowane, nie mam pojęcia naprawdę, dlaczego mi się tak dzieje. Ale inne gry chodzą u mnie perfekcyjnie, nie wiem, mało którą wywala, chyba że jest bardzo, bardzo stara, jak jakąś tam sobie uruchamiam. Anyway, no skoro nie można dzisiaj grać PvP, no to pojedźmy sobie jakąś misję frakcyjną. A w takim razie weźmy sobie fabularne umiejętności frakcji. Jakąś taką niedługą, tutaj mamy poniżej 10 minut, to jest akurat do pętla. Aha, to już jeździłem, to jest takie sobie. A co to jest? Czy to jest na tych podmokłych terenach? Nie, to nie jest na tych podmokłych terenach. Poziom 50, 8000. Może jest coś takiego fajniejszego, dłuższego trochę. 4000, 8, a to co to jest? A, punkt bez powrotu też jest dobre, szybko się tu jeździ. Tak. Od 10 do 60 minut i 3000 baksów? No chyba nie. Chyba nie ma za dużo chętnych. Tu mamy za 160 tysięcy dziecka autostrad, to jest dobre. Wyślemy tutaj kogoś. Myk. O, fajnie. Nikogo nie mogę wysłać. Włączyłem teraz nakładkę Uplaya i nie pokazuje mi w ogóle znajomych. Wcześniej po prostu myślałem, że dlatego mi skraszowało grę za pierwszym razem, ale okazuje się, że nie. No i właśnie, w tym nowym dodatku Wild Run. O, tu mam coś ciekawego. No i tu się można przejechać od 10 do 60 minut, lecimy. Zobaczymy, czy mnie wywali podczas. Solo jedziemy, bo nikogo nie dobierze, nikogo nie ma. Jak się włączy nakładkę Ubisoftu, czy Uplaya, to w grze się dzieją różne rzeczy, a jak się nie włączy, to wywala, a jak się włączy, to w sumie też wywala, więc bez różnicy. Jadę sobie sam, bo tak się da, tylko w sumie. No i... Wild Run. No niby motocykle, tak? Mają się pojawić motocykle. Bardzo ciekawa sprawa. Mam nadzieję, że będą na tyle ciekawe, co w Test Drive Unlimited 2, gdzie po prostu tymi motocyklami jeździło się fantastycznie, a przynajmniej ja to sobie tak zapamiętałem i tak mam zamiar sobie zapamiętać, że w tej grze się tak jeździło. Pamiętam, że kupiłem sobie za chyba $6 dodatek do tej gry. Pojawiły się tam wszystkie motocykle, no te motocykle po prostu, które można było kupić, się pojawiły. Pojawił się Bugatti Veyron, chyba Super Sport. Mogłem go sobie zakupić, albo już go miałem za te $6. No, a później odinstalowałem grę i zainstalowałem z powrotem i jakoś mi się skasował ten save. A to się okazało, że te moje $6 było zapisane w tym save'ie. I już w żaden sposób nie mogłem tych $6 odzyskać, po prostu to gdzieś, nie wiem, poszło w kosmos. A też nie miałem tych swoich samochodów, więc zajebiście. No i taka niemiła historia. W każdym razie bardzo, bardzo lubiłem jeździć tym Ducati, takim najszybszym motocyklem w grze, który po prostu wymiatał. W tej misji frakcyjnej, którą jadę teraz, chodzi o to, aby po prostu nie zderzać innych obiektów, czy samochodów, czy to jakichś tam drzew, czegokolwiek na drodze, żeby nam się samochód nie niszczył. Chyba też pobocza nie można za bardzo zahaczać, ale nie jestem pewny. Tutaj w pewnym momencie zaczną się takie drewniane płotki ich trzeba też unikać. Bardzo dużo energii można tam stracić. 41 km jeszcze do przejechania, to jest naprawdę szmat drogi. Się jedzie jakieś 15 minut może. I tutaj raczej mi się nic nie stanie, w sensie nie wywali mnie, ale laguje gra, o Boże. Strasznie, strasznie teraz zwolniło, nie wiem czemu tak, ale... Masakra z tą grą jest, no. Co mogę wam powiedzieć? No, tak jest. Nie chcę was okłamywać, no. Ja naprawdę ją lubię. Lubię ją ze względu na to, jaka ona jest, ale...
to jak działa, to naprawdę jest porażka. Nie lubię hejtować gier ogólnie, ale to co tutaj się wyprawia, to jest rzeźnia. Mimo że normalnie niby można jeździć na pierwszy rzut oka, jest fajnie wszystko, nie mamy Skyline'a, wow! Możemy jeździć najfajniejszym chyba samochodem w historii, a okazuje się, że z innymi się nie możesz ścigać, bo albo cię wywali, albo nie dołączy. Nie no, teraz dołącza do PvP, spoko. I też nie było jakiegoś takiego większego patcha, w ogóle chyba nawet nie było na to patcha żadnego. Na poprawę jakby tego dołączania do PvP. A po prostu od razu teraz nagle można dołączać bez problemu, przynajmniej w moim przypadku. A internet mam taki sam, jaki miałem, więc nie mam pojęcia, o co chodzi, nie? Więc taki wielki znak zapytania nad tym dodatkiem Wild Run. No bo jak tam nie będzie nic chodzić, no to ja tego po prostu nie widzę. Ale przetestuję, zobaczymy sobie. Jak coś, to będziemy ostro hejtować i nikt tego nie kupi. Ale może uda się naprawić, może gra się sama naprawi dzięki temu dodatkowi. Ma być sporo nowych rzeczy, więc może być naprawdę fajnie. No ale zobaczymy. Przede wszystkim najpierw trzeba pograć. Zwiastuny zwiastunami, wiecie, zapowiedzi zapowiedziami. Zagrajmy, zobaczymy. Zobaczcie może gameplay u mnie, jak chcecie, jak to będzie wyglądało. Ja wam opowiem swoimi słowami, jakie mam odczucia do tego dodatku i tyle. Dodatek ma się pojawić chyba 15 października, jakoś tak. Ma być już dostępny. Mam nadzieję, że się odpali. A będę całkowicie szczery wobec niego, więc jeśli coś tam będzie nie działało... nawet mnie nie obchodzi, że to jest beta. O nie. Jak coś będzie nie działało, będzie wywalało grę, nie ma opcji. Nie ma opcji po prostu. Będę jechał jak... No, jadę sobie solo misję frakcyjną. A uwielbiam właśnie te PvP jeździć, to jest esencja tej gry. Mam teraz jakieś, nie wiem, 40 FPS-ów, cały czas czuję, jak mi te FPS-y spadają. A gdy uruchamię każdą inną grę, to jest naprawdę w porządku. A tu, nie wiem... coś się po prostu dzieje złego. No i mają się pojawić także mody nowe, drifty, monster trucki. To będzie bardzo ciekawe, jeśli chodzi o te monstery. Nie jestem pewny, czy monster truck będzie dostępny poza jakimś tam wyzwaniem, trybem, albo jakimś specjalnym wyścigiem, czy może stuntami, bo to chyba do tego będzie potrzebny ten monster truck. Czy będzie nie można po prostu jeździć po swobodnej jeździe po całym świecie? Czy po prostu, nie wiem, będzie on niedostępny do tej jazdy swobodnej? Fajnie by było, jakby po jeździe swobodnej można było jeździć monsterem, nie powiem, że nie. Natomiast mnie bardziej interesuje tryb driftu, czy raczej tuning driftowy dla samochodów. Na pewno nie będzie dostępny dla wszystkich. Na pewno będzie dostępny dla Nissana 370Z, no bo ten samochód ma po prostu wszystkie możliwe mody tuningowe, więc i drift na pewno do tego auta zafita. Jestem ciekawy, jak właśnie będą się zachowywać samochody, bo obecnie ten sposób prowadzenia aut w Decruy jest dosyć taki driftowy i przy odpowiednim tam tuningu, dostosowaniu, nie wiem, prowadzenia w menu opcji, można ustawić sobie naprawdę fajnie samochód do driftu. Ja wam nieraz już pokazywałem, jak to wygląda, jak można ładnie sobie, jak można się ślizgać tymi autami. I działa to po prostu, no, dość dobrze, powiem. Po jakimś tam czasie, jak pojeździsz sobie na lodzie, czy nawet po suchym asfalcie, niektóre auta mają na tyle mocy w tej grze, że nawet po suchym asfalcie, bez specjalnego tuningu na drifty, można sobie śmigać ładnie driftem. Co jest miłe, nie powiem. Tutaj są właśnie jakieś takie serpentyny, ale ta nawierzchnia, z tego co wiem, nie sprzyja raczej driftowi. Ona jest taka gruntowo-szosowa. To jest jakby taka droga bardziej utwardzona. I tutaj samochody zachowują się, no, prawie jak na asfalcie. Ale jednak nie do końca. I driftować się tutaj driftuje dosyć ciężko. Bardzo, bardzo taka przyczepna ta nawierzchnia jest.
No i same nowe tryby, no. Przede wszystkim mnie interesuje, czy to wszystko będzie ze sobą współgrało. Opcje graficzne. Też może to być coś fajnego. Opcje graficzne wydaje mi się, że będą dostępne dla wszystkich osób, które grają w The Crew. Ktoś tam źle zinterpretował, widziałem, że na Facebooku czy gdzieś ktoś mi pisał, że Wild Run będzie dostępny dla wszystkich osób, które mają podstawkę The Crew. Oczywiście będzie dostępny dla wszystkich osób, ale tylko przez ograniczony czas i tylko wersja beta. Bo już gdy wyjdzie Wild Run, taki no, produkt gotowy, no to będzie dostępny tylko dla osób, które sobie go zakupią. I tutaj też sprawa, o której nieraz wspominałem, czyli fakt taki, czy rzeczywiście osoby, które mają podstawkę i tylko podstawkę, nie będą chciały kupować dodatku, będą mogły grać z osobami, które mają dodatek, i czy te osoby będą miały jakieś dodatkowe rzeczy typu, nie wiem, lepsza grafika albo jakieś efekty pogodowe, bo też efekty pogodowe mają dojść właśnie w tym nowym dodatku. Wyobraźcie sobie deszcz w The Crew, wow, to może być bardzo ciekawe. No i ta droga będzie wtedy bardziej zróżnicowana. Z pierwszych filmików z Wild Run możemy zauważyć, że ten efekt prędkości jest fajniejszy, bo asfalt jest troszeczkę bardziej szczegółowy i wydaje mi się, że troszeczkę więcej kontrastu jest w tej grafice, albo coś jest takiego zrobione, że ona wygląda ładniej. Oczywiście to są filtry, no bo nie spodziewajcie się tego, że będą jakieś tam nowe modele czy tekstury, chociaż może tekstury też mogą być. W sumie jak będzie deszcz, no to tekstury na pewno się jakieś tam nowe pojawią. W każdym razie jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało pod względem właśnie tego kupowania dodatków. Jak osoby, które nie mają dodatku, będą grały. W sensie, jak będą widziały tę grę. Czy będzie, nie wiem, czy będą efekty pogodowe, czy nie będą. No tak, nie wiem, jak to Ubisoft rozwiąże. Bo ogólnie ekipa, która tworzyła The Crew, która tworzy The Crew nadal, została w całości przejęta przez Ubisoft teraz, także nie jest tak, że Ubisoft jest tylko wydawcą, teraz Ubisoft stoi także za całą tą grą. W sensie studio zostało przejęte przez Ubisoft, Ivory Tower, czy jak oni się tam nazywają. Więc ciekawa sprawa, no jest wiele znaków zapytania odnośnie tego dodatku. Największą bolączką jak dla mnie jest stabilność gry, która obecnie jest w opłakanym stanie. Różne tam crashe, no ale to mówię, może jest mój osobliwy problem, z którym ja osobiście muszę się uporać. Ale no, jeśli inne gry działają spoko, to dlaczego The Crew nie działa spoko? No to jest... Mnie osobiście boli, jak ktoś mnie oszukał. Boli mnie, jak kupuję jakiś produkt, a on nie działa tak, jak powinien. I mnie to zawsze wkurza i po prostu już na przykład kiedyś kupiłem sobie jakąś tam bluzę w sklepie internetowym i przyszedł mi taki worek, no nie? Oczywiście ważne jest, aby sobie rzeczy przymierzyć w sklepie, jeśli ktoś kupuje, powiedzmy tam, nie wiem, buty albo spodnie. Ale czasami w sklepie pokazują ci internetowym takie ładne zdjęcia, myślisz, ale fajna bluza, chcę ją kupić sobie. No i ja sobie tak pomyślałem, chcę kupić fajną bluzę, widzę, że to są ładne zdjęcia na takim manekinie dosyć zgrabnym. Przyszedł mi taki worek na śmieci, w sensie nie dosłownie worek na śmieci, tylko taka bardzo, bardzo szeroka bluza. Mimo że miała rozmiar M, to było to... I też na metce był napisany rozmiar M, to ona była taka wielka, że jak ja w nią wszedłem, to czułem się naprawdę jakbym... Nie wiem, jakbym założył jakąś bluzę, która była noszona przez grubasa przez 8 miesięcy jakiegoś. Takiego Amerykanina, który nażarł się dużo Burger Kingów. Nie no, nie chcę tu nikogo obrazić, nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że była taka wielka. Ja byłem niezadowolony strasznie z tego produktu, tego zakupu, bo ona wcale nie była aż taka tania, a okazała się taką szmatą i w ogóle była taka niefajna w dotyku. I tak samo, podobnie jest właśnie w The Crew. No, chociaż tutaj bardziej jestem zadowolony z tej gry, z tego względu, że ona na początku naprawdę działała jakoś dosyć spoko. Później nagle zaczęło się coś psuć. To zupełnie tak, jakby ktoś powiedział, a dobra, kupili grę, no to teraz mamy ich w dupie, no nie?
Tak ja się przynajmniej czuję oszukany odrobinę. Powinno to wszystko ładnie śmigać, a tak nie jest. Chociaż, no tak, to jest troszeczkę... to jestem trochę zbyt krytyczny teraz, bo gry online mają to do siebie, że trzeba się uporać z wieloma trudnościami związanymi z konfiguracją sprzętu różnych użytkowników. Różnie te konfiguracje wpływają na grę, powiedzmy. I tutaj na przykład taki Rockstar, który stworzył GTA Online, też są tam problemy z dołączaniem do, powiedzmy, sesji i tak dalej, bo oni też mają problemy na przykład z cheaterami, którzy, powiedzmy, jakoś tam bugują te serwery i tak dalej. No i też muszą się z tym uporać, a jest to naprawdę ekipa ogarnięta. Ja nie wierzę, żeby Rockstar mógł sobie pozwolić na takie coś, żeby olać po prostu swoją społeczność i całkowicie nie upgrade'ować swojej gry, nie ulepszać serwerów, nie mieć poważnego zaplecza serwerowego do utrzymania w ogóle GTA Online. No i tutaj może takie małe usprawiedliwienie dla The Crew, że to tutaj tak słabo działa. Chodzi mi oczywiście o stabilność samej gry. Ale z drugiej strony też nie ma tutaj tak dużo graczy jak, powiedzmy, w GTA Online. No bo też, tak jak mi pisaliście, no tam na live'ie, czy ogólnie wypowiadaliście się na temat tej gry, ona się po jakimś czasie nudzi, jeśli ktoś bardzo dużo maniaczy, przejechał już wszystkie wyścigi, kupił wszystkie samochody i właściwie nie ma co w niej robić. Więc od premiery mało który gracz tak naprawdę gra w nią już. Tak podejrzewam przynajmniej, może to nie jest prawda. Ale tak podejrzewam i ta społeczność na pewno nie jest aż taka duża jak w GTA Online. Więc a takie moje dywagacje na temat tego całego dodatku i zamieszania wokół właśnie The Crew. No miejmy nadzieję, że wszystko dobrze się skończy i że spotkamy się w Wild Run i będziemy naprawdę dobrze się bawić. Na obecną chwilę gram po prostu sam w The Crew, w grę, która była lansowana jako totalna swoboda, gra online, gra MMO. A tak nie do końca jest. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam na kolejne odcinki z The Crew. Trzymajcie się gorąco, na razie, pa pa.